Pierwszy taki problem polega na tym, że młodzież szkół gimnazjalnych kończy zdobywanie wiedzy poświęconej historii na roku 1918. Część z tej młodzieży nie będzie kontynuowała nauki, nie ma takiego obowiązku i nie wszyscy się decydują na kontynuację. Oznacza to niemniej, mniej więcej tylko to, że to, co jest bardzo ważne do tego, w czym, do wszystkich wydarzeń, które dzisiaj nas spotykają, prawda? To, co się dzieje dzisiaj w Polsce, bezpośrednio wyrasta z tej najnowszej historii, o której wiedzy ta młodzież nie będzie miała możliwości zdobywania, chyba że w sposób samodzielny. W szkole średniej, a więc w momencie, kiedy umysł analityczny młodzieży jest taki bardzo już istotny, kiedy młodzież potrafi dyskutować, wyciągać wnioski, zadawać bardzo ciekawe pytania, historia ogranicza się tak naprawdę do pierwszego roku. Do pierwszego. Bóg, honor i ojczyzna! Bóg, honor! 10 kwietnia 2019 roku w Bydgoszczy. Zwracam się do pani minister edukacji narodowej. Pani minister, z racji pełnionej funkcji trzyma pani pieczę nad reformami, jakie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu edukacji narodowej. Z niepokojem obserwujemy skutki decyzji podejmowanych przez panią, jak i pani poprzedniczkę. W szczególności dotyczy to nauki przedmiotów historii w szkołach ponadpodstawowych. Zachwiane proporcje tematyki zajęć sprawiły, że dzisiejszy uczeń wie więcej o kulturze starożytnych ludów niż o pochodach XX wieku, których dała światu ojczyzna. Tematycznie niski poziom wiedzy o najnowszej historii Polski wśród młodych ludzi sprawił, że mają oni poważne problemy z spełnieniem zrozumieniem pokazującego ich świata. Petycję niezwłocznie przekażę pani Krystynie Szumilas, ministrowi edukacji narodowej. Dziękuję bardzo.